Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odpakujemy sobie pierwszego smartwatcha, jakiego będę w ogóle posiadał. I jest to Sony SmartWatch 2. Urządzenie tak naprawdę nabyłem bardzo spontanicznie, bo stwierdziłem, że w sumie warto posiadać coś takiego. Więc skusiłem się właśnie na zakup tego urządzenia. No i dzisiaj zajmiemy się oczywiście unboxingiem. Jak możecie zobaczyć, do samego zegarka dokupiłem również taki skórzany pasek, ponieważ no, obawiałem się trochę, że ta guma może nie być zbyt wytrzymała i cena też nie była duża, 79 zł za tak, no, na pewno nie jest to prawdziwa skóra, ale wygląda całkiem fajnie. Ale dobra, na pierwszy ogień pójdzie oczywiście zegarek. I jest on no, w takim małym pudełeczku, takim jakby sześcianie, można powiedzieć. I dobra, myślę, że powinniśmy przystąpić do unboxingu. Oczywiście sam zegarek działa z urządzeniami, ze wszystkimi urządzeniami z systemem Android powyżej wersji 4.0. Dobra, samo pudełko jest zrobione z plastiku, z taką jakby okładką tutaj kartonową dookoła. I tutaj mam jakieś informacje, że możemy sobie również go naładować kablem micro USB. Ma certyfikat jakiś tam wodoodporności IP57, co jest dla mnie bardzo ważne, bo nie będę się musiał martwić podczas na przykład mycia rąk, że zegarek mi się zamoczy. No i jak producent zapewnia 3 do 4 dni pracy na baterii, oczywiście NFC i oczywiście Bluetooth. No dobra, myślę, że już dużo się nagadałem o tym, więc rozpakujmy sobie urządzenie. I chyba to nie będzie takie łatwe, bo tutaj mam jakieś plomby, z tego co widzę. Spróbuję to przeciąć. Dobra, słuchajcie, ja do Was za momencik po prostu powrócę, jak się uwolnię z tych taśm oklejających pudełko i wtedy będziemy kontynuować unboxing. Ok, jak możecie już zobaczyć, ściągnąłem już te tasiemki, tak więc możemy już przystępować do unboxingu. Po prostu musimy sobie ściągnąć ten jakby kartonik okalający samo to plastikowe pudełko, aby dostać się do naszego zegarka. Dobra. I teraz jak to powinniśmy zrobić? Szczerze powiedziawszy, nie oglądałem wcześniej jakichś unboxingów tego urządzenia, no ale dobra, doszliśmy chyba do tego, jak to odpakować. No i dobra, tu jest nasz zegarek, jak możecie zobaczyć. Możemy sobie wyciągnąć. Ok. I tak jak wcześniej Wam mówiłem, wybrałem właśnie wersję z tym gumowym paskiem, ale go wymienię właśnie na ten skórzany, który sobie dokupiłem do smartwatcha. Ściągamy go sobie z tej jakby poduszeczki. No i dobra, mamy sam zegarek. Jest on naprawdę bardzo lekki. No też nie jest jakoś specjalnie gruby, więc myślę, że przyjemnie będzie się go używać. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej w zestawie. Na razie nic nie widać ciekawego, ale dobra, podnosimy chyba, tutaj musimy podnieść to plastikowe coś. Ale nie chcę wyjść. Nie wiem, co jest, no ale dobra, spróbujemy jeszcze raz, może wypadnie. No nie chcę. No dobra, powrócę do Was ponownie za króciutką chwilkę, jak do tego dojdę, jak to właśnie wyciągnąć ten plasticzek. Dobra, już doszedłem do tego, jak wyciągnąć to jakby tą wytłoczkę z środka. Po prostu tu był taki przycisk, wystarczy go wcisnąć i pociągnąć tą plastikową wytłoczkę. No i co ważne, pod tą wytłoczką jest ukryty kabel micro USB, który jest śmiesznej długości, parę centymetrów dosłownie. No ale jest to, jak mówiłem, właśnie micro USB, więc będzie można sobie jakiś tam dłuższy kabel bez problemu spreparować. Tak więc odłóżmy to dalej. No i w zestawie nie znajdziemy nic więcej poza stertą papierków, na którą nie będziemy się dłużej skupiać. Dobra, nie będę Wam dzisiaj pokazywał wstępnej konfiguracji, omówimy ją sobie w kolejnych odcinkach. Tak więc myślę, że to było chyba dzisiaj na tyle. Tak więc ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!